Z kamerą Master TV gościliśmy ostatnio w Jodniku, na tak zwanym Kieszku. Teren ten, który został niedawno zrewitalizowany, stał się miejscem zawodów wędkarskich. Jesteśmy w Jodniku, przy słynnym Kieszku i odbywają się właśnie pierwsze pionierskie spławikowe zawody wędkarskie. Jestem bardzo mile zaskoczony. Na razie zawody trwają, więc w wyniku nie znamy my wszyscy. Ja przede wszystkim jestem pozytywnie zbudowany tym, iż zgłosiło się kilkunastu zawodników, ale przede wszystkim, że jest tutaj wymiana pokoleniowa, czyli dzieci przyjechały razem z rodzicami, co też świadczy, iż ten Kieszek, tutaj ten zbiornik wody, oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia funkcję rodzinną i integracyjną. Mało tego, tutaj już pojawiają się pomysły wręcz, a ja twierdzę, że jest to dobry pomysł, być może należy pomyśleć nad jakimś szerszym, większym naszym samorządowym akwenem. Tutaj też należą się wielkie słowa uznania i podziękowania za tutejszego radnego kolegi Waldemara Walo i sołtysa, pana Leszka Ciołka, za szeroko pojętą organizację, ale jeszcze integrację tutaj. Pewnie bez ich tutaj, tych dwóch głów, na pewno ciężko by było to zorganizować. W zawodach wzięło udział 17 zawodników w różnym wieku. Niektórzy z nich wędkowali na Kieszku po raz pierwszy. Jest ładnie wykonany, jest mało krzaków, ryba, widać, niektórzy łapią, też jest. Fajny pomysł, powinno być więcej takich gminnych, lokalnych wydarzeń. No, powinny być na pewno, jak nie zawody spławikowe, to i fiderowe, czy spinningowe, na pewno by to dało dużo do zrobienia. A dlaczego wędkarstwo, co w nim jest? Czy wędkarstwo dużo ćwiczy cierpliwości? Adrenalina też jest, jeżeli się jakoś większą rybę złowi. W ogóle jak można odpocząć, zrelaksować się. Ryb złapałem jeszcze zero. No, pierwszy raz jestem tutaj. Łowię na chleb, to metoda spławikowa. No i tyle. Ale łowiłeś już wcześniej ryby? Tak. Gdzie? Na Starej Lublinie, na stawie. Odpoczywamy. Korzystamy jeszcze z ostatnich promieni słonecznych. Pierwszy raz na tym łowisku? Nie, to jeszcze był dołeczek kiedyś, taki troszeczkę niezaniedbany. Teraz postarała się wieś wójt, no i teraz oczyszczone ryby wpuścili. Panowie się tutaj zrzucili i ktoś wpadł na pomysł, żeby zorganizować imprezę. Udało się, ryba wpadła. Fajny pomysł na spędzanie sobotniego poranka. Bardzo. No ja już wędkuję od dłuższego czasu, więc dla mnie to codzienność. A ty pójdziesz w ślady taty? Będziesz wędkowała? Nie wiem. Na razie tak średnio mi to idzie, no ale już kilka razy tam ryby złowiłam, jak byliśmy razem. Czyli jak będą zawody dla dzieci i młodzieży, to będziesz brała w nich udział? Wątpię, ale możliwe. Zawody sędziował Michał Krystecki. Jak najbardziej polecam takie imprezy. Mam nadzieję, że w wszystkich gminach będą organizowane takie imprezy i dla młodzieży, i dla dorosłych. Uważam naprawdę, to jest bardzo dobra promocja wędkarstwa. To jest oderwanie od tej rzeczywistości, od codzienności, a wędkarstwo przede wszystkim uspokaja, to jest relaks, to jest spokój. Z pomysłem zorganizowania zawodów wyszła młodzież z Jonnika. Ich pomysł wcielił w życie radny Waldemar Walo. Dzisiaj dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo dużo ludzi przybyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję wójtowi za zorganizowanie tego i za takie podejście do tej sprawy bardzo logicznie i fajnie. Dziękuję też wójtowi Rzymowskiemu, który naprawdę jest człowiekiem, który wszystko nam pomaga. Zawody pokazują świetna inwestycja i świetna inicjatywa, z którą wyszli właśnie mieszkańcy tutaj na czele z panem radnym Waldkiem Walo i z panem sołtysem Leszkiem Ciołkiem. I to z tej inicjatywy to miejsce zostało zrewitalizowane. Dzisiaj odbywają się pierwsze zawody. Myślę, że to będzie taki
Wpisano to w taki nasz kalendarz takich cyklicznych imprez. Tak sobie już wewnętrznie ustaliliśmy, że pierwszy weekend września właśnie tutaj będą się odbywały takie zawody. Patrząc po frekwencji, frekwencja dopisała, pogoda dopisuje, świetna zabawa i oby tak dalej. Pierwsze spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Stanin wygrał Marcin Maciejewski, który złowił karpia o wadze 1360 gram. Drugie miejsce zajął Krzysztof Ogrodnik, a trzecie Kasper Mądrzyk. Nagroda trafiła też do Marcela Krawczyka, najmłodszego uczestnika zawodów. Wszystkie złowione podczas zawodów ryby wróciły do wody.